system. Ready. Ambitne, niebanalne filmy, inteligentny humor, fabuła zmuszająca do myślenia. To wizytówka projektu Kino Konesera. Co czwartek miłośnicy kina z najwyższej półki spotykają się, by obejrzeć dobry film i porozmawiać. Ambasadorem cyklu Kino Konesera jest znany i ceniony krytyk filmowy Tomasz Raczek, który w miniony czwartek w towarzystwie Moniki Kowalskiej, szefowej projektu, odwiedził bielskie kino Helios. W ten wyjątkowy wieczór dla uczestników przygotowano poczęstunek i pokaz kultowego filmu Mechaniczna pomarańcza. Przed seansem Tomasz Raczek opowiedział o idei projektu Kino Konesera, a także przybliżył okoliczności powstania dzieła Stanleya Kubricka. Zapanowała potrzeba odświeżenia świata, innego zupełnie sposobu myślenia. Przede wszystkim młodzi ludzie to przynieśli ze sobą. To było na skrzydłach anarchizmu. To znaczy takiego zaprzeczenia istniejącemu status quo politycznemu, zaprzeczenia istniejącemu sposobowi sprawowania władzy na świecie. See a filthy, dirty old drunkie howling away at the filthy sons of his fathers and going blurp blurp in between, as it might be a filthy old orchestra in his stinking rotten guts. Po seansie wszyscy zostali zaproszeni do udziału w dyskusji i dzielenia się przemyśleniami i refleksjami dotyczącymi obejrzanego filmu. Myślę, że są w naszym społeczeństwie ludzie, którzy dalej są wściekli, dalej są gotowi zabijać i takie rzeczy przecież się zdarzają. System ready.